F jest funkcją o skończonej liczbie wartości, której dziedziną są litery od A do E. Następująca tabela wymienia wartości dla każdego argumentu z dziedziny funkcji F. I tu mamy tę tabelę, tu mamy dziedzinę funkcji, czyli możliwe wartości argumentów A, B, C, D, E. No i tu mamy wartości w poszczególnych wartości funkcji F dla poszczególnych wartości argumentów. Zbuduj diagram przypisujący odpowiednie wartości F, przeciągając końce odcinków w taki sposób, żeby tworzyły parę z odpowiadającym im elementem z dziedziny. O właśnie, czyli tutaj przeciągamy. Następnie określ, czy funkcja jest odwracalna. No dobrze, więc może zaczniemy od budowy naszej funkcji, czyli tak, patrzymy. Wartość funkcji w punkcie A, tu jest dziedzina, tu jest zbiór wartości. Wartość funkcji w punkcie A jest 61, czyli tę A musimy połączyć z 61. Wartość funkcji w punkcie B jest minus 31. B minus 31. Wartość funkcji w punkcie C jest 71. I wartość funkcji w punkcie D jest 101. A następnie wartość funkcji w punkcie E jest minus 11. O! No dobrze, i teraz to jest diagram naszej funkcji. Teraz pytanie, czy ta funkcja jest odwracalna? Tak? Czyli funkcja odwracalna to taka, dla której istnieje pewna inna funkcja, której dziedziną tej funkcji odwrotnej jest zbiór wartości naszej funkcji, no, która ma tę własność, że jeżeli najpierw zastosujemy naszą funkcję f i potem funkcję odwrotną, to będziemy w tym samym punkcie, z którego wyszliśmy. Czyli tak, no... No widać, że tutaj jakby trzeba po prostu przeczytać ten diagram z prawa na lewo, prawda? To będzie dziedzina funkcji odwrotnej, tu będzie zbiór wartości, no i tutaj mamy tę naszą funkcję odwrotną, tak? W punkcie minus 11 na przykład jest ona równa e, tak? Dlatego, że jak najpierw wartość f e jest minus 11 i potem z powrotem. W punkcie 101 jest równe d, dlatego, że d przechodzi na 101, no i z powrotem. No i tak dalej. Czyli ta funkcja jest odwracalna. No i warunkiem na to, żeby funkcja była odwracalna, koniecznym jest taki, że żadne dwa elementy dziedziny nie mogą mieć tej samej, funkcja nie może mieć w żadnych dwóch różnych elementach tej samej wartości. No może jeszcze jedno zadanie tego samego rodzaju. Czyli znowuż mamy tutaj dziedzinę A, B, C, D, E i zbiór wartości 1, 2, 2, 3, 4. I znowuż budujemy diagram, a następnie, czyli tak, A, 1, B, 2, C, 2, D, 3 i E, 4. O! No i teraz pytanie, czy ta funkcja jest odwracalna, czyli czy istnieje funkcja, której dziedziną byłyby 1, 2, 3, 4, zbiorem wartości gdzieś tutaj, no i tak, żeby miała tę własność, że prawda, jak najpierw f, potem odwrotną, no to będziemy mieli w tym samym punkcie, z którego wyszliśmy. Czyli tak, no dla e widać, no ta hipotetyczna funkcja odwrotna w punkcie 4 musiałaby mieć wartość e, w punkcie 3 wartość d, w punkcie 1 wartość a. No ale jeżeli popatrzymy na punkt 2, to widzimy, że punkt 2 jest połączony z dwoma punktami z dziedziny funkcji f, z b i c. I tak, teraz ta funkcja, hipotetyczna funkcja odwrotna, jaką musiała mieć wartość w punkcie 2? No żeby, czyli tak, c na 2, czyli w 2 musiałaby być c, żeby wrócić. No dobrze, ale wtedy co się stanie z b? Bo b idzie na 2 i wtedy 2 na c, czyli b by przeszło na c w tym złożeniu, a nie na b. Czyli widać, że ta funkcja nie posiada funkcji odwrotnej. Prawda? Funkcja, która nie jest różnowartościowa, nie może posiadać funkcji odwrotnej. Czyli ta funkcja nie jest odwracalna. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.